buziaki.pl. Witajcie kochani, czas na przegląd najlepszych kosmetyków października. Dziś zacznę nieco inaczej, a mianowicie od pielęgnacji moich włosów i pokażę Wam dwa produkty, które naprawdę pozytywnie mnie zaskoczyły. Marka, o której również już Wam wspominałam przy okazji filmu z pielęgnacją moich włosów oraz daily vloga z targów Hair Forum. Marka Halier. Dwa przepiękne opakowania, różowe, z wygodną pompeczką w pojemności 250 ml oraz 150 ml, szampon i odżywka. Postanowiłam w tym miesiącu wyróżnić te dwa produkty, ponieważ bardzo pozytywnie mnie zaskoczyły i zaraz Wam opowiem dokładnie dlaczego. Pierwsza ważna sprawa, moje zainteresowanie marką Halier. Otóż wyobraźcie sobie, że czytałam na temat tej marki bardzo pozytywne opinie w internecie, ale wiecie jak to jest. Blogerki bardzo często polecają różne kosmetyki, które nie do końca się sprawdzają i nie do końca są rzeczywiście aż takie dobre. Postanowiłam wypróbować tę markę, ponieważ ona cieszy się nie tylko dobrą opinią, ale ma w ofercie ciekawe kosmetyki, ciekawe preparaty i wyróżnia się innowacyjnymi składnikami, a także całą ich technologią i zastosowaniem tych preparatów w pielęgnacji włosów. Z tych wszystkich kosmetyków, które są dostępne w marce Halier, wybrałam serię Reflect. To jest seria, która ma przede wszystkim dbać o włosy farbowane, czyli dbać o ich strukturę, nawilżać, nadawać im miękkość, ale to, co jest również ważne, dbać o kolor, żeby był utrwalony, przedłużony, żeby był ten piękny blask na naszych włosach. I ja w swojej pielęgnacji stosuję preparaty, które będą oczyszczały moje włosy, ale też właśnie dbały o ten kolor. I przy okazji filmiku na temat pielęgnacji moich włosów wspominałam Wam, jak poznać, że kosmetyk, szampon czy odżywka do włosów farbowanych naprawdę rzeczywiście rewelacyjnie działa. Jeśli jeszcze o tym nie słyszeliście, to koniecznie zajrzyjcie do tego filmiku. To, o czym chciałam Wam dzisiaj powiedzieć, i tutaj zacznę od takich kwestii technicznych, dlaczego akurat wyróżniam te dwa kosmetyki, to po pierwsze ich opakowania. Jak wiecie, ja nie znoszę produktów do pielęgnacji włosów w takich dużych tubach. One są zazwyczaj twarde, niewygodne, ciężko się je wyciska, formułę z opakowania bardzo często też na koniec już nie jesteśmy w stanie wycisnąć, musimy je rozcinać. Jest naprawdę bardzo dużo problemów z tym. Tutaj marka Halier sprawdziła się idealnie, bo te opakowania naprawdę są wygodne w użyciu. Pompki dozują wystarczającą ilość produktu, nic się tutaj z nich nie wylewa. Jedyny taki minus, nad którym mogłabym się skupić, to to, że jako posiadaczka włosów długich bardzo szybko kończę tak małe pojemności. I byłoby super, gdyby marka miała również w ofercie większe opakowania. Ich ogromną zaletą jest to, że szampon jest większy w pojemności niż odżywka. Bo jeśli posiadacie długie włosy, to też zapewne wiecie, że szampon zdecydowanie szybciej nam się kończy. I często też jest tak, że jeżeli jakaś seria nam się nie sprawdza, to wykańczamy szampon, zostaje nam odżywka, którą później jeszcze musimy dokończyć, a jeżeli mamy mniejszą odżywkę i większy szampon, to jest duże prawdopodobieństwo, że wykończymy je równocześnie i tak jak mówię, jeżeli nam się coś nie sprawdziło, to możemy szukać następnych produktów. W moim przypadku akurat ta seria bardzo dobrze się sprawdza, dlatego myślę, że fajnie by było, gdyby pojawiły się większe pojemności, żeby na przykład odżywka była w pojemności tych 250 ml, a szampon 400. Byłoby super, to jest takie moje marzenie, nie wiem, może kiedyś to się sprawdzi, może marka pomyśli o tym, żeby robić większe pojemności tych kosmetyków, takie powiedzmy bardziej fryzjerskie. No ale dobrze, jeżeli chodzi o te właśnie takie techniczne sprawy, to już Wam omówiłam. Teraz tak, konsystencja. Ja też bardzo zwracam uwagę na to, jakie są konsystencje produktów do pielęgnacji włosów. Lubię, kiedy szampon nie jest zbyt gęsty, ale też nie jest taki bardzo, bardzo lejący, bo wtedy on potrzeba go więcej, żeby umyć włosy, a jeżeli ma taką średnią tą konsystencję, taką pomiędzy gęstą, a pomiędzy lekką, bardzo wodnistą, to wtedy wystarczy naprawdę odrobina tego produktu i można fajnie umyć nim włosy. I tak też jest w przypadku właśnie tego szamponu.
nieduża ilość, tworzy się całkiem ciekawa piana. On ma też ta konsystencję ma taki lekko różowy kolor, ja bym powiedziała perłowy, i bardzo dobrze się pieni, ale w składzie tego kosmetyku nie ma substancji drażniących. Dla mnie to jest bardzo ważna sprawa, ponieważ ja posiadam skórę głowy wrażliwą i zależy mi na takich produktach, które nie będą jej jeszcze dodatkowo podrażniały. Tak w przypadku tego szamponu się nie dzieje. On bardzo ładnie domywa włosy, ale też je pielęgnuje i dba przede wszystkim o ten kolor. I to jest też kolejny plus tego oto produktu. Ale skoro skupiamy się przy szamponie i odżywce, to też muszę powiedzieć, jaką konsystencję ma odżywka. Otóż ona nie jest zbyt treściwa, ale też nie jest bardzo lejąca. Kilka pompek na moje długie włosy bardzo fajnie się rozprowadza. Jest biała, jeżeli chodzi o kolor. Oba te produkty tak bardzo delikatnie, przyjemnie pachną. Ten zapach nie utrzymuje się na włosach, ale też nie jest dla nas drażniący. Odżywkę nakładamy na 2-3 minuty, a później ją obficie spłukujemy. No i oczywiście nakładamy ją tylko na nasze włosy, nie na tutaj skórę głowy. Po umyciu włosy przepięknie się rozczesują, bardzo dobrze się rozczesują, to też jest ważne, nie tworzą się kołtuny, nie elektryzują się włosy, na co zwracamy uwagę, jeżeli chodzi o ten okres jesienno-zimowy, ale blask, jaki dają te dwa produkty, no myślę, że też w połączeniu jeszcze z innymi kosmetykami, które posiadam, natomiast same w sobie już bardzo fajnie dbają o włosy i nawet, słuchajcie, wypisałam sobie składniki tych obu kosmetyków, bo one są tak nieprawdopodobnie ciekawe, że nawet nie zauważyłam ich w żadnym innym produkcie pielęgnacyjnym do włosów. I już Wam mówię, tutaj znajdziemy m.in. olej z rokitnika, mamy glicerynę plus proteiny jedwabiu, mamy też takie wyciągi jak wyciąg z owoców ananasa, marakui, winorośli, ale też między innymi ekstrakt z kwiatów łodygi bawełny arktycznej. Pierwszy raz spotkałam się z czymś takim, żeby w kosmetykach pielęgnacyjnych do włosów znajdowały się właśnie takie substancje aktywne. A już Wam wspominałam na początku, że marka słynie z tego, że wprowadza innowacyjne zastosowania do swoich kosmetyków. Także ja jestem z tej serii bardzo zadowolona, jeśli chodzi o pielęgnację moich włosów farbowanych, puszących się i długich. Myślę o tym, żeby przetestować jeszcze inne kosmetyki marki Halier. Zastanawiam się również nad pielęgnacją, jeżeli chodzi o suplementy, bo kiedy pierwszy raz wspomniałam Wam o tych kosmetykach, to bardzo wiele osób napisało do mnie, że właśnie suplementy też są ciekawe. Poza tym zainteresowała mnie odżywka, która jest przeznaczona do włosów wypadających, włosów zniszczonych. Wtedy na targach tych Hair Forum pani trycholog opowiedziała mi troszeczkę o tej odżywce. Zresztą ja na targach byłam również z moją mamą i z ciocią, jak zapewne wiecie, i mama kupiła dla siebie taką odżywkę, kupiła ją również dla mojej siostry, więc ją testuję, zobaczymy jak będzie. Jeżeli sprawdzi się u mojej mamy przy włosach kręconych, suchych, zniszczonych, to będzie oznaczało, że to będzie też dobra odżywka dla mnie. Także rozgadałam się troszeczkę na temat tej całej serii Halier, ale myślę, że jest warta tego, żeby się nią zainteresować. Gorąco Wam polecam. W dzisiejszych ulubieńcach kosmetycznych nie będzie aż tak wielu kosmetyków, z którymi chciałabym się z Wami podzielić, a to tylko i wyłącznie z tego względu, że praktycznie przez cały październik stosowałam kosmetyki, o których wspominałam Wam we wrześniu. Czyli tak naprawdę wiele nowości tutaj się nie pojawiło, ale jest jeden produkt, o którym muszę Wam koniecznie powiedzieć, bo jestem nim oczarowana, zachwycona i uważam, że to jest tak świetny kosmetyk, że musicie go poznać. I tutaj mowa o produkcie marki Bandy, seria Eco Friendly Care, czyli ta seria ekoceutyków, kosmetyków naturalnych, i to jest kojący krem przeciwzmarszczkowy do stosowania rano i wieczorem. Krem, który
nie jest szkodliwe dla zwierząt, czyli mamy tutaj cruelty free, nie był testowany na zwierzętach, jest też idealny dla wegan. W 97 lub 99% zawiera substancje pochodzenia naturalnego, ale to, co najbardziej mnie w nim zainteresowało, to przede wszystkim jego skład i działanie. I o tym muszę Wam dzisiaj powiedzieć, bo jest to pielęgnacja, taki krem pielęgnacyjny, który powinien znaleźć się jako podstawa pielęgnacji jesienno-zimowej i podstawa pielęgnacji w momencie, kiedy stosujecie różnego rodzaju kuracje. A jak wiecie, jesień i zima jest najlepszym okresem na to, żeby stosować kwasy czy na przykład retinol. To jest też taki kosmetyk, który mogą stosować kobiety w ciąży i w okresie karmienia. A w składzie jego mamy między innymi naturalny retinol, który nie podrażnia skóry i to jest w ogóle świetne, świetne rozwiązanie. Oprócz tego mamy pro i prebiotyki, czyli takie substancje, które będą działały na nasz naturalny płaszcz ochronny, również na nasz naturalny mikrobiom na skórze. Ale mamy tutaj też olej kokosowy i mamy tutaj między innymi trehalozę, która jest też świetną substancją, o której jest coraz głośniej, jeżeli chodzi o kosmetyki. Nie ma tutaj żadnych substancji kontrowersyjnych, nie ma tutaj również substancji zapachowych. Ten zapach, który jest w tym oto kremie, jest takim naturalnym zapachem, który wynika właśnie z substancji aktywnych. On ma białą konsystencję, ta konsystencja jest lekka, bardzo przyjemnie rozprowadza się ją na skórze i momentalnie się wchłania, przez co też bardzo szybko możecie wykonać makijaż i ten makijaż fantastycznie się trzyma. To, co jest ważne, to to, że ten krem to jest taki krem ochronny, regenerujący, odżywiający, odbudowujący i przeciwzmarszczkowy, nawilżający, krem, który będzie dbał o naszą skórę, o to, żeby ta skóra pięknie wyglądała, żeby była zdrowa, miała blask, była odżywiona, chroniona, odbudowana, zapobiega między innymi tym wszystkim zanieczyszczeniom, które mamy ze środowiska, chroni nas przed nimi, przed tym promieniowaniem. No tak naprawdę można by było powiedzieć, że to jest krem tak kompleksowy, tak fantastycznie dobrane substancje aktywne, jego działanie, że ja naprawdę jestem pod ogromnym, ogromnym wrażeniem. I tutaj muszę też dodać ważną sprawę. Otóż jeżeli śledzicie media społecznościowe, Instagram, blogi, YouTube'a, zapewne widziałyście, że wiele takich, powiedzmy, beauty guru, dziewczyn, które bardzo wypowiadają się często o kosmetykach pielęgnacyjnych i polecają Wam naprawdę ciekawe preparaty, które nie do końca są dostępne u nas w Polsce. Można gdzieś znaleźć, na przykład na Amazon, można na eBayu gdzieś je tam kupić lub w jakichś drogeriach internetowych spoza Polski. To dziewczyny pokazują bardzo często interesujące kosmetyki w wysokich niestety cenach. A tutaj marka Bandy wychodzi, wyciąga do nas rękę i daje nam kosmetyk o nieprawdopodobnym składzie, działaniu i w niesamowicie niskiej cenie, dostępny praktycznie wszędzie, no bo mamy w internecie, mamy w Hebe, warto się nim zainteresować. Jeżeli stosujecie, tak jak powiedziałam, kurację z retinolem, stosujecie kwasy, zabiegi, jakiekolwiek zabiegi kosmetyczne, zabiegi z medycyny estetycznej, jesteście na kuracji na retinoidach, pomyślcie o tym kremie. Naprawdę Wasza skóra Wam za to podziękuje. Kochani, czas najwyższy kończyć tych krótkich, mam nadzieję, ulubieńców października. Ale na zakończenie pokażę Wam dwa kosmetyki, które zachwyciły mnie swoim zapachem. Czyli coś innego, niekoniecznie pielęgnacja i niekoniecznie składy, ale będzie to marka Bath & Body Works. Seria, taka powiedziałabym jesienna, jedna z najnowszych serii, która pojawiła się w ofercie marki, Violet Plum. Dlaczego wyróżniłam te dwa kosmetyki? No właśnie za ten ich zapach, bo mamy tutaj słodki, otulający, ciepły, jesienny zapach. Odrobina wanilii, odrobina słodkiej śliwki, karmelu, wszystko razem ze sobą zmieszane,
daje nam cudowne, kojące, przyjemne połączenie. I ja w tej serii zakochałam się w wieczorowej pielęgnacji, ponieważ balsam stosuję zawsze po kąpieli, gęsty, na bazie masła shea, przepięknie utrzymuje się ten zapach na skórze, a jeśli jeszcze spryskam swoją piżamkę tą oto mgiełką, no to już słuchajcie, to jest w ogóle coś nieprawdopodobnego. I najfajniejsze jest w tym wszystkim to, że wystarczy odrobina dosłownie tej mgiełki na naszej skórze plus połączenie z tym oto balsamem i mamy coś wspaniałego. Także kochani, polecam, jeśli macie dostęp do marki Bath & Body Works, to koniecznie sprawdźcie tę oto serię. W dzisiejszych ulubieńcach kosmetycznych października to będzie wszystko. A tak jak powiedziałam wcześniej, nie mam wielu kosmetyków, ale wyróżniłam wyjątkowe perełki. Takie, które powinny Was zainteresować, zwłaszcza kosmetyki marki Hallier oraz krem marki Bandy. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i za poświęcony czas. Linki do tych produktów jak zwykle znajdziecie w opisie do dzisiejszego filmu. Trzymajcie się cieplutko i zapraszam do kolejnych publikacji. Buziaki, pa!